Szachy, Królestwo Geniuszu i Fantazji. Książka, w której ta historia, którą teraz będziemy opowiadać, jest przepięknie opisana. Jesteśmy w roku 1812. Tu jest Moskwa. Tu jest Paryż. Tu jest Napoleon Bonaparte. Wódz wielkiej armii. Wielkiej armady. To jest Aleksander, car Rosji, Aleksander I. I to jest Kutuzow, marszałek wojsk rosyjskich. A to jest rzeka Berezyna. Jest rok 1812. Napoleon po nieudanej wyprawie na Rosję próbuje uciekać. Rosjanie czekają na niego nad rzeką Berezyną i on, jeśli się nie przeprawi przez tę rzekę, tutaj muszą jego architekci budować, tak, budownicowi budować mosty. A7, B8 to są mosty przez Berezynę. Jeżeli uda mu się dotrzeć do tych mostów i tymi mostami przejść, to jest szansa, że dostanie się do Paryża i zostanie uwolniony. Wszystko zaczyna się od ruchu skoczek D2. Jest to podwójne uderzenie. Te dwa skoczki białe to jest konnica atamana kozackiego Płatowa, które stanowiły największe zagrożenie dla uciekających wojsk spod Moskwy. Podwójne uderzenie, nie mam wyboru, muszę salwować się ucieczką przez pole A2. No i konie, jak widzicie, czyli konnica krok w krok za wojskami Napoleona. Proszę, on próbuje do tej Berezyny, bo uważa, że tam jest nadzieja na ratunek. Jest przy mostach. Mosty są budowane w nocy, a niszczone w dzień przez wojska rosyjskie. Ale tu udaje się utrzymać przeprawę. Napoleon z niedobitkami swojej armii przebija się na drugą stronę Berezyny. Jesteśmy bardzo blisko stolicy Białorusi, czyli Mińska. No ale tu konie krok w krok za Napoleonem, które również przechodzą na drugą stronę tej rzeki. No ale wydaje się, że już coraz bliżej Król dochodzi już do punktu, do miejsca zbawienia. Jest w Paryżu, ale tu następuje niesamowity ostatni cios. Król, czyli Aleksander I Wielki, otwiera drogę swojemu marszałkowi. Nie na pole G2, bo tu by utonął jeszcze w rzece Berezynie, tylko pole G3. I to pozwala nanieść ostatnie uderzenie matujące czarnego króla Napoleona Bonaparte. Ta fascynująca, piękna szachowa zagadka, zadanie z wielką historią w tle została wymyślona i stworzona przez ojca szachów rosyjskich, który się nazywa Aleksander Pietrow. I stąd od jego nazwiska mamy też niezwykle popularny, nazwany debiut partią Pietrowa, albo jak się mówi też często, partią rosyjską.